Kuba Wieliński, zapraszam na sport. Koniec czekania, wracamy do grania. Już dziś ruszyła runda rewanżowa PKO BP Ekstraklasy, a jutro swój pierwszy mecz rozegra Lech Poznań. Rywalem przy bułgarskiej będzie Zagłębie Lubin. Najważniejsze są trzy punkty, ale równie ważne dla mnie jest to, żeby kibice, którzy przyjdą na ten mecz, żeby wyszli po tym meczu zadowoleni, że zobaczyli taki zespół, jaki chcą widzieć na bułgarskim. Mariusz Rumak, nowy stary trener Lecha Poznań, wniósł do szatni powiew optymizmu, planu taktycznego i nadziei na to, że wiosna będzie lepsza od jesieni, a Lech podejmie walkę o Mistrzostwo Polski. Radosław Murawski jest optymistycznie nastawiony do drugiej rundy i po okresie przygotowawczym deklaruje walkę o najwyższe cele. Każdy patrzy na nowego trenera gdzieś tam z tą nadzieją, że przyniesie jakby nowe rozwiązania, dobre ustawienie dla całej drużyny, żeby to będzie funkcjonowało i żeby będziemy wygrywać mecze koniec końców. Dlatego jakby zobaczymy, co Liga przyniesie. Pracowaliśmy bardzo ciężko nad tym wszystkim. Ten okres przygotowawczy był naprawdę solidny i wydaje mi się, że to może być nasza runda. Sytuacja zdrowotna w kadrze Lecha jest dość niepewna. O ile pewny jest brak Artura Sobiecha, to dyspozycja Mikaela Isaka czy Filipa Dagerstola nie jest do końca klarowna, a Ali Golizadeh jeszcze nie wrócił do klubu, mimo że jego drużyna narodowa odpadła już z Pucharu Azji. Wiecie, no, kurczę, walczymy z niektórymi rzeczami. No, jedno to jest pewne, to że nie będzie Artura, no bo porusza się o kulach, tak? Jeżeli chodzi o Mikaela, no to cały czas testujemy i ja nawet nie potrafię Państwu powiedzieć, czy on będzie jutro, albo kiedy będzie. Lech podejmie w sobotni wieczór Zagłębie Lubin. Jak trener kolejorza widzi przeciwnika? Generałem, ja to mówię, regulującym tempo gry jest często Dąbrowski. Nieźli napastnicy, szybcy skrzydłowi, więc taki dobry, solidny ligowiec, który na pewno tutaj łatwo się nie podda i na pewno postawi wysokie wymagania. Jakiego Lecha zobaczymy jutro na Enea Stadionie? To pytanie zadają sobie kibice już od momentu, gdy stery przejął Mariusz Rumak. Okres przygotowawczy, treningi, mecze kontrolne już za kolejorzem, ale to Liga zweryfikuje wszystkie obietnice i deklaracje. Tutaj nie wolno być zamkniętym. Jeżeli się szanuje kibiców i szanuje się ten stadion, historię tego klubu i DNA, to tu nie wolno czekać na przeciwnika. Oczywiście nie będę teraz deklarował, że będziemy mieli otwartego, ofensywnego Lecha, który będzie dominował. My chcemy to zrobić. Pytanie jest, jakiego będziemy widzieli. To się dowiemy jutro. Natomiast w jaki sposób chcemy zagrać ten mecz, bo to jest istotne. Chcemy przejąć inicjatywę od pierwszej do ostatniej minuty. Zarówno wtedy, jak będziemy mieli piłkę, jak i jej nie będziemy mieli, to chcemy kontrolować to spotkanie, tworzyć sytuację i dobrze bronić, dobrze organizować się po stracie. My sobie możemy coś kreślić na tablicy i zakładać na boisko, a później jak przychodzi mecz, to może być inaczej. Mam nadzieję, że to, co trenowaliśmy, przełożymy na ten mecz i że pokażemy nową twarz, tą dobrą tego Lecha ofensywnego, strzelającego bramki i wygrywającego mecze. Mecz poprowadzi sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy. Jest to w tym sezonie arbiter szczęśliwy dla Lecha, bo poznaniacy nie przegrali, gdy ten był rozjemcą meczu, a z kolei Zagłębie także w dwóch meczach prowadzonych przez bydgoskiego sędziego w tej kampanii nie wygrało. Pierwszy gwizdek meczu Lecha z Zagłębiem wybrzmi w sobotę o 20:00. W niedzielę swoje spotkanie rozegra Warta Poznań, która na własnym terenie podejmie mistrza Polski Raków Częstochowa. O aspektach sportowych opowiem w jutrzejszym serwisie, a dziś spojrzymy na stronę organizacyjną, bo pod tym kątem także sporo działo się w ostatnich dniach w klubie z Wildy. We wtorek klub ogłosił, że rozszerza swoją współpracę z kolejami wielkopolskimi, które do tej pory wspierały sekcję AMP futbolu, a teraz będą także partnerem Akademii Zielonych. Historia współpracy kolei wielkopolskich oraz Warty Poznań sięga jeszcze czasów, gdy Warta występowała w rozgrywkach pierwszoligowych. Współpraca z pierwszym zespołem kontynuowana była przez ostatnie lata, w latach 2020-2021-2022 była to współpraca przy okazji sekcji AMP futbolistów. Natomiast w tej chwili otwieramy nowy rozdział. Nowy rozdział napisał się też dziś, bo na tył koszulki wkracza nowy sponsor premium Warty. Wywodząca się z Poznania firma Sushi & Food Factor. Umowa z liderem sektora sushi branży FMCG, którego produkty można zakupić w największych sieciach handlowych na terenie całej Polski, została podpisana do grudnia 2025 roku. Klub zaprezentował też strategię ESG na kolejne lata, co jest projektem przełomowym i pionierskim w polskiej piłce. Do tego tematu będziemy na pewno wracać niejednokrotnie, bo Warta w kraju stała się
się wiodącym klubem w aspekcie dbania o społeczną odpowiedzialność biznesu. Wczoraj oficjalnie zaprezentowano jak na razie jedyny nowy nabytek Warty Poznań w zimowym okienku transferowym, wahadłowego z Belgii Mohameda Mezgraniego, który przygotowywał się już z drużyną podczas obozu w Side. Jakim jest piłkarzem? O tym opowiedział nam Dawid Szulczek. No jest gotowy na jakieś 120 minut i jeszcze w takim tempie, że wczoraj w ciągu 400 minut przebiegł kilometr w high intensity, czyli sprinty i biegi szybkie. To jest jakiś kosmiczny wynik. Nie było jeszcze tego zawodnika, odkąd jestem trenerem w żadnym klubie. Mieliśmy w drugiej lidze Denisa Gojko, ale ten biega więcej. Ta pozycja bocznego obrońcy, ale w takim bardzo ofensywnym ustawieniu pomogła mu w tym, żeby szybko wskoczyć na pozycję wahadłowego. Uważam, że w wielu klubach jako skrzydłowy też by się odnalazł, bo jest bardzo intensywny. Pierwszy mecz Zielonych w rundzie wiosennej już w tę niedzielę. O 12.30 na stadion Respect Energy w Grodzisku Wielkopolskim zawita mistrz Polski Raków Częstochowa. Zapowiedź tego starcia w jutrzejszym serwisie sportowym. Na koniec domykamy serię związaną z 66. plebiscytem Głosu Wielkopolskiego. Ostatnią kartę, jaką odkrywamy, to trener roku, a został nim Tomasz Kryk. Trener reprezentacji Polski kajakarek w głosowaniu pokonał Bartosza Bochińskiego z Akademii Lecha Poznań i to ta dwójka walczyła między sobą o końcowy triumf. Zobaczmy, jak podsumował przedolimpijski rok, a także jak zapowiedział rywalizację w Paryżu trener roku w Wielkopolsce. No my się cieszymy. To, tak jak podkreśliłem, no to środowisko, dziennikarze, kibice. Ale my nie mamy z tym problemu żadnego, że gdzieś tam w plebiscycie. Ja panu powiem to, bo to są fakty. Ania Puławska w ubiegłym roku w interdyscyplinarnych mistrzostwach Europy w Monachium zdobyła 3 złote medale w 3 konkurencjach olimpijskich. Jedynki, dwójki, czwórki. A w mistrzostwach świata w Dortmund 2 tytuły mistrzowskie. I nie była w 10 sportowców roku. I okej, dobre były te porażki na mistrzostwach świata i te srebrne medale. Czyli srebrne medale to w kajakach porażki? Nie, ale środowisko liczyło. Pewnie my też tam gdzieś po cichu liczyliśmy, bo były igrzyska europejskie bardzo dobre. Cel numer 1 to było 6 kwalifikacji. I było jasne, że nie wystartuje Ania z Karoliną w dwójce, tylko wystartowała Martyna z Heleną. Czwórka musiała być oddzielna, żeby te 6 miejsc mieć na igrzyska. Na 12 miesięcy przed igrzyskami ktoś zweryfikował nas, że jednak potrafili się lepiej przygotować, a być może my nie potrafiliśmy właśnie udźwignąć presji. No, wiele tematów we własnym graniu przepracowaliśmy już. No i optymistycznie patrzymy do przodu. 12 października rozpoczęliśmy przygotowania w Zakopane, Portugalia, w grudniu Livigno. Chwila w Zakopanem w styczniu, teraz pierwszy obóz w Portugalii. Kolejne 2 zgrupowania do 27 marca Portugalia, później Włochy i pierwsze zawody pod koniec kwietnia. No i no wszystko jest w zasadzie zaplanowane. Trochę nam ta końcówka BPS-u, czyli lipiec, jeszcze takie są małe znaki zapytania. No bo no chcemy się jak najlepiej przygotować, szukamy rozwiązań. Bo tor olimpijski nie jest klasycznym torem kajakowym. Jest on na takim akwenie też, gdzie się ścigają żaglówki. No i tam trzeba brać pod uwagę i wiatry, i ukształtowanie brzegu. No, jest takich parę kruczków, no, bez których przepracowania ja nie wyobrażam sobie, żeby tam pojechać i się ścigać o medale. To wszystko na dziś. Kuba Wieliński, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.